Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a dziś przed meczem z Radomiakiem rozmowa nietypowa, bo odwiedziła nas dietetyczka Śląska Wrocław, pani Aleksandra Zagrodna. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy z dietetykiem, więc no nie sposób nie zapytać, dietetykiem sportowym, jaka jest właśnie różnica pomiędzy byciem takim dietetykiem dla, można powiedzieć, zwykłego człowieka, dla sportowca, dla piłkarza w tym wypadku? To w sumie dietetyka jest gałęzią medycyny, więc jak medycyna ma gałęzie i specjalizację, tak samo dietetyka ma gałęzie i specjalizację. Są dietetycy sportowi, są dietetycy kliniczni, dietetycy pracujący na przykład też w zaburzeniach odżywiania czy z określonymi grupami wiekowymi. Dietetyk sportowy głównie zajmuje się współpracą nie tylko z zawodowymi sportowcami, ale także z osobami, które są, jak to się mówi w branży, obciążone wysiłkiem fizycznym, czyli o zwiększonej aktywności, czyli także ze sportowcami amatorami. W sumie naszym zadaniem jest przygotowanie organizmu sportowca czy sportowca amatora do wysiłku fizycznego szeroko pojętego. Właśnie jest Pani w klubie już od 14 lat, więc tych sportowców przez Pani ręce, Pani gabinet przewinęło się kilkudziesięciu, kilkuset można powiedzieć. Dokładnie. Chciałbym zapytać o indywidualizację diet, bo zapewne coś takiego też u Pani funkcjonuje. Jak to właśnie wygląda? Czy trudno jest, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć 30-35 zawodników, dla każdego rozpisać plan? Jak to właśnie wygląda od kulis? W sportach zespołowych wygląda to troszeczkę inaczej. Rzeczywiście ta indywidualizacja jest potrzebna wtedy, kiedy chcemy uzyskać określony efekt, na przykład regeneracja po kontuzji, bądź na przykład mamy jakieś wytyczne a propos składu masy ciała zawodnika i dążymy do optymalizacji tego składu. W sportach zespołowych bazujemy głównie na tak naprawdę takiej szeroko pojętej edukacji i współpracy głównie z kuchnią, ze względu na to, że jest tych zawodników kilku albo kilkunastu, to rzeczywiście potrzebujemy zawodników tutaj żywić zbiorowo, więc zbiorowo musimy zadbać o to, żeby rzeczywiście oni to zapotrzebowanie kaloryczne i oczywiście na wszystkie makroskładniki i mikroskładniki diety po prostu pokrywali. Więc tutaj indywidualizacja wygląda w ten sposób, że każdy zawodnik wie, jak powinien wyglądać jego przysłowiowy talerz w różnych posiłkach. I moim zadaniem jest zadbanie o to, żeby mieli z czego wybierać, na przykład w bufetach, czy to śniadaniowych, czy to w posiłkach regeneracyjnych, czy w posiłkach przedmeczowych. Oczywiście zdarzają się indywidualne współprace. Właśnie są weganie, wegetarianie w Śląsku Wrocław? W tej chwili mamy zawodników, z których żaden nie jest ani wegetarianinem, ani weganinem. Pani, jak to właśnie wygląda też w tej sytuacji tutaj? Są zawodnicy, którzy są z innych krajów i też mają różne wyznania, tak? Burak na tej zasadzie. Chyba, dokładnie, jeżeli chodzi o buraka. Więc tutaj musimy pilnować i zawsze pamiętać o tym, że musi mieć posiłek bez wieprzowiny z racji tego, że zgłosił taką chęć i zawsze musimy to uwzględniać. Ale w poprzednich sezonach zdarzyły się osoby, które rzeczywiście były albo wegetarianami, albo weganami i trzeba było to rzeczywiście dostosować. Tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa ze względu na to, że no, ta dieta czy wegańska, czy wegetariańska no, musi być bogata w białko, a z produktów roślinnych w przykładzie weganizmu no, nie do końca jesteśmy w stanie rzeczywiście to białko pozyskać w takiej ilości, jaka jest potrzebna na przykład do regeneracji potreningowej. Więc tutaj też ważne jest, żeby jak najbardziej dostosować się też do zawodnika. No właśnie, co zawodnik musi zjeść w dniu meczu jako taki posiłek przedtreningowy, czy przedtreningowy, przedmeczowy przykładowy, bo jednak 90 minut wybiegać to jest duży wysiłek dla takiego zawodnika. No, do meczu przygotowujemy się tak naprawdę w całym tygodniu poprzedzającym, więc już gdzieś tam te wszystkie zasady czy protokoły są wprowadzane oczywiście. Gdzieś tam zawodnicy też wiedzą, że muszą zadbać o nawodnienie, ale ten posiłek przedmeczowy jest kluczowy. Wiadomo, że też jest ważne, o której godzinie ten mecz jest. No właśnie, czy to jest duża różnica? Na przykład teraz mecz z Radomiakiem będzie o 17:30. Niektóre mecze są rozgrywane o 20:00, niektóre o 15:00, niektóre jeszcze o 12:30. I chciałbym dopytać od razu, jak bardzo wpływa to właśnie na taką rutynę tego dnia meczowego stricte i właśnie ten posiłek ostatni, który przed meczem jest jedzony. Więc w zależności od godziny meczu, oczywiście liczba tych posiłków będzie się zmieniała, ich objętość i skład
także. Na pewno będą tam produkty, które nie mogą zawodnikowi zaszkodzić. Nie zmieniamy protokołu przedmeczowego, odkąd ja pracuję w Śląsku Wrocław, więc te posiłki są ustalone. Czyli to samo, co Sebastian Mila teraz na przykład Erik Exposito zjada. Dokładnie. Ten protokół jest wypracowany, on jest oczywiście konsultowany też z zawodnikami i wydaje mi się, że jakakolwiek zmiana w protokole, na przykład wymiana zupy bądź źródła białka, jak mięsa czy ryby, no spowodowałaby tutaj niepokój wśród zawodników. Oni wiedzą, że gdziekolwiek by tego meczu nie grali, ten posiłek, czyli ten lunch czy posiłek wysokowęglowodanowy, jeżeli mecz jest późno, wygląda praktycznie tak samo. Nie ma żadnych niespodzianek. Tutaj jakby zachowujemy też ten spokój, żeby zawodnik po prostu wiedział, co go czeka i nie było żadnych niespodzianek potem także na boisku, tak, na tej zasadzie. I to muszą być produkty, które na pewno zawodnikowi nie będą tutaj szkodzić, a mu pomogą. A w sporcie w sumie najważniejsze i determinujące przygotowanie tak naprawdę do meczu są jednak węglowodany, więc tutaj głównie bazujemy na węglowodanach, czyli ryż, makaron. To jest podstawa tak naprawdę tutaj, która musi występować. Oczywiście są zawodnicy, którzy na przykład spożywają gotowane ziemniaki przed meczem, są indywidualne. A możemy zdradzić właśnie, jak wcześniej przed tym meczem ostatni ten posiłek jest zjadany? Główny posiłek powinien być tak między 3,5 a 4 godziny przed meczem spożyty, jeżeli chodzi o taki posiłek, który zwiększa nam ilość węglowodanów, czyli dostępność węglowodanów później w meczu, no to tutaj na 2 godziny przed meczem najpóźniej, żeby rzeczywiście po pierwsze uciec od dyskomfortu jelitowego, jeżeli coś by się działo i żeby rzeczywiście zawodnicy byli optymalnie już przygotowani. No nie możemy zapominać też o nawodnieniu, no bo tutaj posiłki, nawodnienie to jest zupełnie odrębna sprawa i to nawodnienie, czyli spożycie odpowiedniej ilości płynów, które determinuje potem ich formę sportową w meczu jest kluczowe i tego trzeba pilnować. Jak już mecz się skończy, to wtedy można sobie pozwolić na jakąś pizzę, jak to właśnie wtedy wygląda, bo z tego, co widziałem wielokrotnie, to właśnie wydaje mi się, że pizza takim posiłkiem pomeczowym czasami bywa w szatniach. Jak to wygląda też w Śląsku Wrocław? To po meczu, no to też jest kluczowe, żeby dostarczyć, rzeczywiście, żeby dostarczyć w sumie składniki pokarmowe, które przyspieszą regenerację pomeczową, więc tutaj też bazujemy gdzieś tak na suplementach i na szejkach, które przemycają im po prostu te wszystkie składniki, ale wiadomo, po meczu posiłek rządzi się swoimi prawami i tutaj jest miejsce na, można powiedzieć, może mniej zdrowe, ale jednak wartościowy posiłek. W tej chwili współpracujemy z firmą, która jest odpowiedzialna, z firmą cateringową, która jest odpowiedzialna tak naprawdę za wyżywienie zawodników i pierwszego zespołu i akademii. I tutaj można powiedzieć, że te niezdrowe fast foody są przemycane dosyć rzadko i rzadko oczywiście na nie pozwalamy, ale są sytuacje, jak na przykład ostatni mecz z Rakowem, gdzie będzie zgoda na przykład na pizzę po meczu. Rozumiem, a taki moment też, jaki jest pomiędzy sezonami czy pomiędzy rundami, to jest dla Pani dodatkowe wyzwanie właśnie, że zawodnicy kończą rundę i muszą się już de facto gdzieś z tyłu głowy przygotowywać do kolejnej, ale jednak ten okres między jedną rundą a drugą troszkę trwa. Jak właśnie wygląda przygotowanie zawodnika w takim czasie do kolejnych wyzwań? Jeżeli chodzi o okres przejściowy, bo on się tak ładnie nazywa, to rzeczywiście tutaj trzeba mieć z tyłu głowy, że to są zawodowi sportowcy i dla nich nie ma wakacji czy czasu wolnego. Oczywiście oni muszą odpocząć i psychicznie, i fizycznie, ale w większości przypadków są to krótkie urlopy i potem zaraz jest indywidualna rozpiska, przygotowywana oczywiście przez trenerów przygotowania motorycznego, którą zawodnicy muszą wypełnić, tak? Więc to, że nie ma zorganizowanych treningów razem w zespole, nie znaczy, że zawodnicy odpoczywają. A ta świadomość zwiększa się zawodników, jeżeli chodzi o te lata, których Pani pracuje w Śląsku Wrocław? Tak, jak to wygląda? Tak. Teraz naprawdę
No, kwestia jest po prostu taka, że zawodnicy wiedzą, że jeżeli teraz o siebie zadbają i gdzieś rzeczywiście będą prowadzili optymalny, higieniczny tryb życia, czyli będą się wysypiali, będą suplementowali na przykład polifenole po to, żeby zredukować czy przyspieszyć regenerację powysiłkową, czy będą mieli odpowiednie nawyki żywieniowe, to będą mieli lepszą formę na boisku oraz będą mogli po prostu kontynuować karierę sportową większą liczbę lat. No, muszą, to są zawodowi sportowcy, oni muszą być przygotowani ciągle i mieć z tyłu głowy, że no, warto by było zadbać o swój organizm i o swoje przygotowanie, bo może być tak, że musisz być gotowy tu i teraz i twoje 5 minut właśnie w tej chwili zostanie uruchomione i jeżeli nie będziesz optymalnie przygotowany, to jest wielu zawodników na twoje miejsce. Więc tak to wygląda. Więc świadomość jest, uważam, w tej chwili bardzo duża. Z racji też tego, iż w większości kluby ekstraklasowe oraz pierwszej ligi zaczęły ufać specjalistom takim jak ja, czyli dietetykom sportowym, po to, żeby wesprzeć tych zawodników także od tej strony żywieniowej i suplementacyjnej. Rozmawiamy w sezonie, który może być dla Śląska Wrocław historycznym, walka o Mistrzostwo Europejskie Puchary, więc muszę zapytać, czy jest też jakiś żywieniowy sekret tego sezonu, czy właśnie tak jak Pani mówiła wcześniej, na początku naszej rozmowy cały czas wszystko jest po staremu. Czy tutaj też jakiś taki drobny sekret się pojawił gdzieś? No, powiem tak, no, cały czas, jeżeli chodzi o dietetykę sportową, no, to ta wiedza się rozwija, tak? Ale z racji tego, że nauka nauką, a praktyka praktyką, no to nie wszystkie zalecenia, które są wydawane praktycznie co roku przez UEFA, da rady tak jeden do jeden wprowadzić od razu. My bardzo mocno bazujemy też na uświadamianiu zawodników, rozmowie z nimi, dopasowaniu pewnych rzeczy do ich potrzeb, także w tej sferze indywidualnej, tak, na tej zasadzie. Więc czy sekret żywieniowy? No, wiedza żywieniowa jest, powiedzmy, oparta na sztywnych fundamentach, ale już mogę powiedzieć, że w tej sferze suplementacyjnej co roku akurat Austriacki Instytut Sportu publikuje listę suplementów diety, które są zalecane bądź niezalecane dla sportowców i to się praktycznie co roku gdzieś tam uzupełnia czy zmienia, więc trzeba być cały czas na bieżąco. Ale fundament jest cały czas ten sam. Czy sezon jest, powiedzmy, z dołu tabeli czy z góry tabeli, wygląda to tak samo. W Polsce mogliby się niektórzy zastanawiać, czym piłkarze Śląska Wrocław są karmieni, że taką formę osiągnęli. Nie mogę nie zapytać też chociaż o jeden konkret. No, najlepszy zawodnik Śląska Wrocław, kapitan zespołu, lider klasyfikacji strzelców, uśmiecha się Pani, Erik Exposito. Jaki jest jego ulubiony posiłek z tych, które gdzieś Pani tam przygotowuje? Czyli mówiąc w skrócie, no, co je, że osiągnął taki sukces w tym sezonie? Myślę, że kwestia u Erika to jest kwestia dużego talentu. Także, więc tutaj no, nie mogę powiedzieć o jednym takim posiłku, który rzeczywiście spożywano. Wiadomo, jak każdy... Te diety w ogóle są zróżnicowane właśnie? Czyli na przykład są jakieś tam elementy, powiedzmy, też kuchni hiszpańskiej, mamy zawodników z Hiszpanii? Tak, oczywiście. Tak, cały czas. No, na szczęście w tej chwili współpracujemy z firmą cateringową, która pokrywa wszystkie nasze zapotrzebowania, prośby i jest naprawdę bardzo blisko też zawodników, więc super dogadujemy się z naszymi kucharzami. Oni też bardzo dobrze dogadują się z zespołem, więc rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle taką, można powiedzieć, różnorodność kuchni, no to jest ona bardzo duża. Ale Erik, tak jak każdy piłkarz, i makaron, pierś z kurczaka, wiadomo, że warzywa, no mogę zdradzić, że jeżeli chodzi o białko, no to jest jednym z zawodników, którzy lubią smak czekoladowy. No, czyli to też jest jakiś konkret. No i rozmawiam przed meczem, to już tradycyjnie każdego z moich gości pytam o wynik, więc czy Erik Exposito trafi do siatki? Zobaczymy, jaki będzie wynik z Radomiakiem, króciutko. Mam wytypować. Tak, tak. No i wygrana 4-0 jak z Krakowią. Czyli bardzo optymistycznie. Aleksandra Zagrodna, dietetyk Śląska Wrocław. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję i dziękuję też Państwu. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia za tydzień.